zdarzeń. Bardzo proszę, aby może nie przerywać aktorom, jeżeli uznacie za stosowne, że trzeba ich nagrodzić oklaskami, to zostawmy sobie to na sam koniec. Miłych wrażeń. Uradowałem się, gdy mi mówiono, pójdziemy do domu Pańskiego. Już na dziedzińcach Twoich, Jeruzalem, stoją nogi moje. Płyną mi, płyną te rzesze. Kto wie, czy ich świątynia pomieści? Torby ich pełne, jak gdyby nie było rzymskiego buta, który hańbą okrywa ziemię obiecaną. Nie biadaj, Benrobaamie. Dziękuj niebo, że czosy ich pełne. Puściej szeby dopadnie ołtarza, poniesie dziesięciny Panu do szkatu naszych. I lepiej będzie pokoleniu Lewi. Nie ciesz się tak ironią, bo tak jak było, na pewno już nie będzie. To dla niego te ludy, nie dla nas. On je wszystkie zdobywa. Wiara wśród ludu poważnie zagrożona. Przykład rzymski źle działa, ale wiecie jak jest. Nie wyjdą oni zbudowani z Jerozolimy. Tak, to prawda. Ten Nazarejczyk straszne spustoszenie w wierze ludu czyni. O wiele większe niż namiestnik rzymski i nieliczne jego kohorty. Wszak tam pokolenia, pokolenia Pańskie wchodzą, by uwielbić imię Pana, tak jak nakazuje prawo Izraela. Tak Jakubie, to mi żyć nie daje.
Uwielbiać Pana przychodzą, jak nakazuje prawo Izraela, a tu ten z Nazaretu śmie nam, tłumaczom i sługom tego prawa, mówić biada! Buntownik. Syn cieśli. Nam mówić plenie jaszczurcze. Skończy się to? Skończy. Zresztą Mesjasz. Mesjasz. Kościół Boży burzy i w 3 dni znowu go zbuduje rozszaleństwo. Trzeba z tym skończyć. I to raz na zawsze i cicho, jak makiel zasiał. Bo inaczej to naprawdę na biada. Wielkość czynu poznaje się po owocach. A są i owoce. Coraz więcej ludzi ma za sobą. W świątyni rządzi jak chce, a my, no pięknie, na tym tle wyglądamy. Dopiero co słyszeliśmy, że jesteśmy grobami pobielanymi. Musimy z tym skończyć. I to szybko, tak jak mówiłem, ja i cicho jak makiel zasiał. Bo nasz przykład zupełnie legnie w gruzach. Powoli, powoli. Czy można coś powiedzieć? Słuchajcie. I cóż ty nowego powiesz, wielki Nikodemie? No, znamy to już wszyscy. Zresztą u arcykapłana ostatnio też mówiłeś powoli, ale zwlekają ci, którzy mają się jeszcze nad czym zastanawiać. A my? Nad czym mamy się jeszcze zastanawiać? No, chyba nad tym, jak potajemnie i szybko usunąć tego człowieka. Ależ nad życiem człowieka, i to nieprzeciętnego. Tu idzie o życie. Życie. Cóż to jest życie jednego człowieka? No, dla dobra narodu niech zginie. Chyba mnie nie posądzasz o zbyt małą troskliwość zarówno do Wysokiej Rady, jak i do całego narodu. O dobro narodu mi chodzi. I stąd właśnie moje pomału. Ja też śledzę tego człowieka i badam jego słowa. Otóż jeśli ktoś mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał żywot wieczny. Musicie przyznać, iż takie słowa wymagają zastanowienia. Dla dobra narodu i całego stanu chcecie szybko usunąć tego człowieka. A przecież on powiada, kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby okazały się sprawy jego, iż w Bogu są uczynione. Więc po co to? Jeśli rację swoją, mój Nikodemie, opierać będziesz na jego słowach, to on naprawdę jest Mesjaszem, ma słowa żywota. Musisz, Nikodemie, rozważyć sprawę z naszego kapłańskiego stanu. Benrobłamie, uważam, że sprawa jest zbyt poważna, aby ją sądzić z jednego punktu widzenia. Czyjekolwiek za stanowisko będzie zawsze jednostronne. Zajmujemy jedynie dla nas stanowisko zgodne z prawdą. I dlatego chciałbym, żebyśmy dokładnie zbadali tę sprawę. Ha, gotów jesteś więc twierdzić, że ten Nazarejczyk naprawdę jest Synem Bożym? Tego nie twierdzę, ale i nie zaprzeczam temu. I stąd to moje pomału. Dlatego chciałbym, żebyśmy dokładnie zbadali tę sprawę. Jeżeli sprawa ta nie pochodzi od Boga, to wcześniej czy później musi upaść. Bardzo mnie dziwi, że takie słowa wypowiadają książęta. Oto dowód, że rząd zaczyna się wciskać nawet między nas. Gdzież nasza powaga, jeśli wśród członków Wielkiej Rady padają tak przeciwne głosy? Ja jednak odważam się poprzez zdanie zarówno Nikodema, jak i Gamaliela. Byłbym za tym, żeby to wytłumaczyć jakoś Kajfaszowi, który z Judaszem knuje całkiem po prostu zdradę, co jest dla nas niedobre. I tutaj będziesz miał dużo trudniejszą sprawę. Kajfasz jest stanowczy, no, podoba mi się. Zresztą Judasz ja wynalazłem. Sam do mnie przychodził
Ja go przedstawiłem Kajfaszowi. Gdyby nie, moim zdaniem, wasze zwlekanie i niemądre skrupuły, sprawa dawno byłaby załatwiona, tak? Dziś, kiedy przyjdzie, możemy go zbić z drogu. Lecz myślę, że dzisiaj pójdzie zupełnie inaczej, bo srebro ma o wiele lepszą wymowę niż niejedni złotouści ludzie. Pieniądz zrobi wszystko. Racja. Musimy działać. Długie badania do niczego nie prowadzą i wnet znaleźliby się między nami tacy, który by dalej Hosanna na wrześniu jak ten głupi motłok w ostatnim czasie. Racja. No im prędzej, tym lepiej. Nie namyślać się. Jeden to nic. Niech zginie. Niech zginie. Nie będziesz zabijał, mówi prawo. Sam Mojżesz nam to mówił. Książę, jak to czy nie ma wyjątków? Czy sam Mojżesz nie zabije Egipcjanina? Właśnie. No proszę. Uczynił to w obronie narodu. Nazarejczyk też zginie dla dobra narodu. Tak, Kajfasz to powiedział. On jeden dla dobra całego narodu. Dla dobra narodu. Za naród! Za naród! Gotowi jesteście zasypać nas zarzutami. Jednak zapytam, czyście się zastanowili nad jego cudami? Ho, ho, odkąd widziałem cuda Gorgiasza przy ulicy do twierdzy, żadne cuda już mnie nie przekonują. Proszę, idźcie na ulicę i patrzcie, jak tam Gorgiasz cuda robi. Ani go, ani on sam się nie nazywa Mesjaszem. Obaj czartuj mają i stąd te cuda. No, coś słyszałem o tym Gorgiaszu. Chironie, a czy Gorgias wskrzesił kogoś z martwych? Uleczył z choroby? Oczyścił z tronu? A Nazarecie wszystko to uczynił i bez żadnej zapłaty. Więcej w tym blagi niż prawdy. Widziałeś? Byłeś przy tym. A czyśmy nie badali urzędowo ślepego od urodzenia? Byłem przecież żebrakiem. Pieniędzy